Telewizja w Polsce, Edyta Hołdyńska, witam państwa, zapraszam na kolejną rozmowę. Naszym gościem jest Adam Andruszkiewicz, poseł Kukiz 15, witam serdecznie. Kłaniam się. I tak jak poprzedniczkę, pańską partyjną koleżankę Agnieszkę Ścigaj, zapytałam o to, czy nie wybiera się do Prawa i Sprawiedliwości, tak panu zadam to pytanie, no bo dzisiaj informacja obiegła media, właściwie wszystkie, że Anna Siarkowska dołączyła do PiSu. Panie redaktor, no jestem posłem Kukiz 15, jak wiemy, to się nie zmienia. Co do przejścia pani koleżanki w sumie Siarkowskiej, tak, no bo my się znamy tutaj, nie będę tego ukrywał, to jest jej wybór, tak, ja nie będę tutaj jakoś tego ostro komentował. Każdy niech odpowiada według własnego sumienia i zobaczymy, jak będą to wyborcy reagować. No zobaczymy, no życzę powodzenia, niech działają dla Polski, tak, jeżeli uważają, że tam się lepiej odnajdą. Zresztą przypominam, że przecież poseł Siarkowska już nie jest członkiem klubu Kukiz 15 od dłuższego czasu, także to nie jest tak, że przychodzi bezpośrednio od nas, ale była, weszła z list Pawła Kukiza i na pewno trzeba zawsze doceniać to, że Paweł Kukiz dał szansę wielu ludziom, którzy nigdy w polityce nie mieli miejsca praktycznie. A czy pan nie zechciałby dołączyć do Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest partia, która także podobne ma ideały, podobne cele do pańskich? No na pewno w wielu sprawach się zgadzamy, natomiast no tak jak podkreślam, zostałem wybrany z list Kukiz 15 i to Pawłowi Kukizowi bardzo wiele zawdzięczam, nigdy nie będę tego w żaden sposób negował i uważam, że na tym odcinku też robię swoją dobrą pracę, tak, nikt mnie w niej w żaden sposób nie cenzuruje, także wydaje mi się, że tutaj to też jest to miejsce, w którym się dobrze realizuje. Pani premier Beata Szydło dzisiaj jest wizytą w Bułgarii i tam mówi o tym, że nie możemy doprowadzić do podzielenia Europy na tę Europę dwóch prędkości. Czy pan się z tym zgadza? Zdecydowanie, to znaczy Europa dwóch prędkości jest zagrożeniem dla Polski, na pewno. Musimy o tym mówić też, że są takie koncepcje coraz wyraźniej. Trochę nam to w mediach umknęło ostatnio, kiedy pan prezydent Macron, który wiemy, że ma dosyć negatywny stosunek do naszej Polski kochanej, no zaproponował wprost tandem francusko-niemiecki. Mówił o tym, że trzeba dążyć do wspólnego budżetu strefy euro, żeby oprzeć to na właśnie Paryżu i Berlinie. I to jest bardzo dla Polski niebezpieczne. I co jest podwójnie niebezpieczne, panie redaktor, bo zawsze taką budowę europejskiego, unijnego superpaństwa blokowały dwa czynniki. Po pierwsze Wielka Brytania, która, jeżeli ktoś zna historię dyplomacji, to wie, że od wieków zawsze zależały na równowadze sił. Nigdy nie chciałaby część jakiegoś większego projektu jednolitego, to po pierwsze. Po drugie, zawsze był ten problem, kto ma być liderem. Czy Paryż, czy Berlin, tak? Bo zawsze Francja uważała, że jest tym dumnym państwem, które przecież nie jest wcale gorsze od Niemiec. I niestety dla nas, do Polski, w ostatnich miesiącach to się zaczyna zmieniać. Po pierwsze, Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, więc ten czynnik hamujący budowę tego projektu odpada. A po drugie, pan Macron wyraźnie powiedział, że jest w stanie się pogodzić z taką relacją unijnego partnera w stosunku do Niemiec i zdaje sobie z tego sprawę, że Niemcy są silniejsze. Także to niestety może być zagrożenie, rzeczywiście taka super Unia może powstać. Jak my powinniśmy na takie sojusze francusko-niemieckie reagować jako Polska? No przede wszystkim myślę budować porozumienie w regionie, ale też państw, które są trochę dalej od nas, ale wcale być może nie chciałyby zrzekać swojej suwerenności na rzecz właśnie Berlina, Paryża czy Brukseli. To też trzeba obserwować, ponieważ przecież są cały czas wybory, to jest zmienne w różnych państwach, elity się zmieniają. Teraz chociażby w Czechach będą wybory w Niemczech, przecież tak wiemy, będą wybory parlamentarne w Austrii. I jaki wybór w Niemczech byłby lepszy dla nas? No to jest, ja bym tutaj nie chciał publicznie zbyt mocnych słów używać. Wiemy, że kanclerz Merkel, mówiąc brzydko, podpadła nam w kontekście chociażby islamskich migrantów, tak, czy współpracy Nord Stream ponad głową Polski, ale myślę, że pan Martin Schulz byłby jeszcze gorszy. Także chyba lepiej, żeby już była pani kanclerz Merkel niż pan Martin Schulz, który wprost nie ukrywa swojego nastawienia antypolskiego wybitnie, więc lepiej niech tylko kanclerzem nie zostanie. No mówi się także, że Komisja Europejska szuka tylko pretekstu, aby wściubić nos w polskie sprawy, żeby zajrzeć tutaj i zanegować decyzje polskiego rządu. No ostatnio mieliśmy na przykład kwestię sądownictwa, ale nie tylko, to także kwestia Puszczy Białowieskiej. Tak. Szkoda, że... Czy to są tylko preteksty? Szkoda, to są preteksty. Szkoda, że Komisja Europejska się nie zainteresowała żubrem polskim, który został zastrzelony przez Niemców. I tutaj nie słyszymy żadnego głosu oburzenia ze strony tych środowisk, że przecież no, to właśnie przedstawiciel takiego gatunku, który jest chroniony na wyginięciu praktycznie w skali świata, został od razu wyeliminowany z bezwzględnym działaniem, tak? A nikt to, na to nie patrzy, tylko patrzy się, co się robi w Polsce. Natomiast to są preteksty, pani redaktor, to są preteksty. Jest takie szukanie pretekstu, żeby Polskę trochę kopnąć. No bo tak jak mówiłem i wcześniej, państwo już mówiłem w stacji, chodzi o to, że państwo polskie zaczyna odbudowywać swoją siłę, być coraz bardziej niezależne, a to jest zwykła
geopolityka, pani redaktor. Nigdy nie można wierzyć w takie bajki, jak się nam opowiada, że pan minister, że jest to opowiadał Sikorski, to, że Unia Europejska czy Zjednoczona Europa to jest taki projekt, w którym ci silniejsi będą pomagać tym słabszym bezinteresownie. Taki święty Mikołaj będą przychodzić i dawać nam cukierki. To tak nie działa. Jeżeli ktoś nam nawet coś daje, to bierze często razy dwa dla siebie. Z dzisiaj informacja. Unijni kontrolerzy w miasteczku rodzinnym Viktora Orbana. I tutaj chodzi o kwestię kolejki. To jest spór między Orbanem a Unią Europejską. Budowa kolejki kosztowała niespełna 2 miliony euro i w większości została sfinansowana z funduszy europejskich. No i tutaj trwa ogromny spór. Unijni urzędnicy badają te inwestycje. Powstaje pytanie, dlaczego akurat przyglądają się inwestycji w rodzinnym miasteczku premiera Węgier. No myślę, że to jest taka sytuacja analogiczna jak do państwa polskiego, czyli szukamy takiego pola w Brukseli, żeby się przyczepić do tych Węgier. Tak to wygląda niestety. Ja myślę, że ci kontrolerzy są tacy obiektywni, chcą walczyć z takimi różnymi według nich patologiami, to powinni się natychmiast wybrać teraz na Bałtyk i walczyć z porozumieniem Nord Stream. Niech Komisja Europejska tutaj się wykaże. Jest to potężny, miliardowy projekt, który łamie solidarność europejską. My jesteśmy uczeni, ciągle słyszymy, że Polska nie jest solidarna, tak? Tam wychodzą palcem do nas, kiwają, wy nie jesteście solidarni. A jeżeli chodzi o to, żeby ponad głową naszego państwa zbudować rurę z Rosjanami, no to wtedy jest ta solidarność do szafy bardzo szybko zamykana, pod dywan chowana i nikt tam o niej nie pamięta. Więc niech ci kontrolerzy wykażą się taką wielką obiektywnością, że się chcą nią wykazać, takim obiektywizmem i niech właśnie wyruszą, niech kontrolują inwestycje Nord Stream, która zdecydowanie łamie solidarność europejską, ale w tym kontekście raczej pan Juncker nie będzie walczył o to. Dlaczego? A dlatego, panie redaktorze, no to jest w interesie Niemiec oraz reszty Europy Zachodniej, aby dogadać się z Rosją ponad naszymi głowami. To jest ewidentnie, bardzo to dobrze widać. My często jako Polska im po prostu przeszkadzamy i tu ich solidarność nie obowiązuje. To jest tak, to oni decydują, kiedy ma być solidarność europejska. Jeżeli im jest wygodnie, wtedy jest solidarność. Jeśli tak dalej, tak jak chociażby z islamskimi imigrantami. Jeśli dla Polski trzeba okazać solidarność, no to wtedy to nie jest już tak ważne, nie? No bo Polska to jest Polska, dla nich to jest taki kraj, który właśnie im teraz tak wadzi, przeszkadza, zawadza. Ja się często martwię, bo ja znam dobrze historię dyplomacji i niestety często słyszę tak między wierszami takie głosy mniej więcej się wydobywały w XIX wieku, że to znowu ta Polska to jakiś problem, znowu jest problem tych Polaków, tak? Że lepiej by było, jakby ci Polacy siedzieli cicho albo w ogóle ich nie było. To jest problematyczne, no ale my w takim geopolitycznym położeniu jesteśmy. Na wyspę się nie przeniesiemy, chociaż Polaków dużo jest na Wielkiej Brytanii, ale myślę, że nas to tam nie czeka w masowej skali, mam nadzieję. A wrócą? Oby wrócili Polacy nasi, no i myślę, że tutaj Polska musi sobie po prostu z tym problemem radzić. W jaki sposób i czy ten język dyplomacji to nadal jest język, którego używa między innymi właśnie Emmanuel Macron, prezydent Francji, bo on się nie patyczkuje, mówiąc potocznie, jeśli przemawia do Polski, do polskiej premier, mówi o tym, że to nasi pracownicy łamią reguły, nasze firmy transportowe łamią reguły i on będzie dążył do zrównania warunków dla pracowników, którzy przejeżdżają przez Francję. Pan prezydent Macron otwiera bardzo niebezpieczny front. Nie wiem, czy sobie zdaje z tego sprawę, ale na przykład w Polsce większość hipermarketów, niezależnie od branży, to są hipermarkety francuskie, które generują potężne dochody, wyprowadzają je do siebie właśnie, do kapitału, ten do Francji wyleci, do nich, zasila ich budżety bardzo często, bogaci kraj francuski, nie nasz. No ja nie wiem, czy pan Macron zdaje sobie z tego sprawę, że igra w pewien sposób z ogniem. Ponieważ jeżeli tak będziemy postępować, że zaczniemy uprawiać protekcjonizm wobec własnych gospodarek, to być może państwo polskie powinno rozważyć podziękowanie tym hipermarketom, stworzenie własnego hipermarketu. Jesteśmy w stanie się logistycznie to spokojnie się przeprowadzić, ale to nie my zaczynamy tą zabawę tymi zapałkami. Jeżeli pan Macron idzie na wojnę z nami, to Polska musi symetrycznie odpowiadać, bo jeżeli nie będziemy odpowiadać, to pamiętajmy o tym, że to jest tak, że dzisiaj zrobią to, a jutro zrobią jeszcze więcej nam, tak? Bo to zawsze tak jest. Jeżeli dajemy sobie, to tak jak kiedyś elity zachodnie myślały, że jak będą Hitlerowi ustępować, to on się zatrzyma. Się nie zatrzyma, to jest skończyło katastrofą. Wiem, że to takie jest mocne porównanie. Natomiast to pokazuje, że jeżeli Polska da się kopać gdzieś tam po kostkach, to w końcu dostaniemy po prostu gorszy cios. A lepiej już dzisiaj temu zapobiegać. Ewa Kopacz zdecydowała się, zgodziła się na przyjęcie imigrantów i właśnie ten argument jest wysuwany teraz przeciwko Polsce, mówiący o tym, że no według prawa my powinniśmy się zgodzić, bo już taka zgoda oficjalnie była za czasów Platformy Obywatelskiej. Znaczy, panie redaktor, sprawa jest dla mnie bardzo prosta. W państwie polskim obowiązuje konstytucja, którą trzeba zmienić, rzecz jasna, ale tam jest zapisane, jeśli to się nie zmieni w tej konstytucji, że suwerenem w Polsce jest naród.
że to naród sprawuje władzę. Naród dokonał zmiany w wyborach, wybrał ugrupowanie i do władzy, i takich Kukiz 15, czyli wybrał większość ugrupowań takich, która jest przeciwna islamskim migrantom. To jasno było pokazanie, że my tutaj nie chcemy islamskich migrantów i trzeba szanować decyzję narodu. I uważam, że to jest dla nas wiążące, a nie to, co podpisuje premier Kopacz. Zwłaszcza zważywszy na to, że obserwując politykę Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach, widać, że to nie była partia samodzielna, tylko partia w dużej mierze inspirowana z, gdzieś właśnie tam z Berlina, z Brukseli. Czyli zachodzi duże domniemanie, że po prostu było to zrobione tylko po to, aby się podlizać zachodnim elitom, a nie patrzenie na interes Polski. Dzisiaj patrzymy na interes Polski i w interesie Polski jest nieprzyjmowanie islamskich migrantów i to trzeba czynić. Jest pan za powołaniem Komisji Śledczej do spraw VAT? Oczywiście, że tak. Zresztą to jest to inicjatywa wysuwana przez Kukiz 15, poparta przez Prawo i Sprawiedliwość, co mnie bardzo cieszy, że jest taka współpraca ponad podziałami w tej kwestii. No i mam nadzieję, że ta komisja właśnie w sprawie wyłudzeń VAT-u no doprowadzi nas do dużej prawdy, a to są potężne kwoty. Panie redaktor, szanowni państwo, mówimy o setkach miliardów złotych. To jest często tak, niestety, że kiedy powie się przeciętnemu Polakowi, każdemu człowiekowi na świecie, to tak działa wszędzie, że na przykład jakiś polityk zarabia, załóżmy, 10 tysięcy złotych, to robi wielkie wrażenie, tak? O kurczę, tyle pieniędzy. A jak się powie, że ktoś ukradł setki miliardów, to tak zazwyczaj przychodzi z ucha do ucha i idzie dalej, bo to tak jest taka kwota niewyobrażalna dla kogoś. A to są właśnie prawdziwe wyjątki, które trzeba ścigać, tak? To trzeba rozliczyć, to trzeba złapać i złapać tych, którzy temu procederowi patronowali, bo po prostu to są potężne przekręty, panie da, potężne. Ponad 200 miliardów złotych w skali tych lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, bo to ten okres ma zbadać Komisja Śledcza. Czy to można nazwać największą aferą poprzedniej władzy? No ja myślę, że ja bym nie chciał tutaj stawać na wagę, co było większe, bo na przykład jeżeli chodzi o Amber Gold, tu może są niższe kwoty, ale tu zostali oszukani też zwykli obywatele, a po drugie mamy wątek premiera Tuska samego, to też jest bardzo podejrzane, z kolei kamienice, prezydent Walc i tak dalej w Warszawie, natomiast tutaj mamy do czynienia z potężnymi kwotami, które się, mówiąc brzydko, gdzieś rozmyły, nie wiadomo, gdzie to jest. I ta komisja powinna ustalić, gdzie to poszło, te pieniądze. I ja jestem przekonany, że część poszła do polityków. Różnymi kanałami, może przez słupów, może gdzieś przez rodzinę. Może to właśnie dalsza rodzina kupowała jakieś nieruchomości za te pieniądze. Ale właśnie ta komisja ma pracować publicznie i to jest bardzo ważne, że komisja, szanowni państwo, pracuje publicznie. Czyli wszyscy możemy obserwować jej pracę, przesłuchania. Widzimy to, jak politycy często kręcą w tych swoich przesłuchaniach. Widzimy się na podstawie Amber Gold czy komisji weryfikacyjnej, że po prostu ludzie 30-letni mają amnezję nagle. Mówią, że nic nie pamiętam, ja nie pamiętam, albo ja działam w dobrej wierze, albo nie wiedziałam. No dzisiaj pan prezydent Adamowicz z Gdańska mówi, że on ciągnął ten samolot, a nie to by nie była reklama. Tak? Czyli po prostu przychodził jak w misiu z tragarzami i samolot sobie ciągnął na lotnisku, tak? Linii pana P, który zatrudniał syna Donalda Tuska. No bądźmy poważni. Czy pan chciałby także zasiąść w składzie komisji? To jest decyzja klubu oczywiście i myślę, że tutaj osobą naturalnie predestynowaną jest pan poseł Marek Jakubiak od nas, Kukiz 15, który no od początku o tą komisję również zabiegał, to trzeba mu publicznie oddać. A Grzegorz Długi? Grzegorz Długi jest osobą merytoryczną, to jest to prawnik, natomiast mi się wydaje, że w komisji do spraw VAT-u potrzebna jest osoba, która ma doświadczenie z przedsiębiorcami, która rozlicza faktury, ma tu duże pojęcie, dlatego wydaje mi się, że poseł Jakubiak jest osobą, która będzie wiedziała, co tam trzeba należy zrobić. Adam Andruszkiewicz, poseł Kukiz 15, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Kłaniam się. Dziękuję również państwu za uwagę w tej części naszego programu i dziękuję również państwu za cały dzisiejszy program, bo już państwu dziękuję, natomiast za chwilę jeszcze przegląd wydarzeń w Polsce.pl, a potem oddaję głos Piotrowi Barokowskiemu.